Przegląd polityczny tygodnia. Rafał Ziemkiewicz w studio. Witam serdecznie. Emilka będzie za tydzień, przepraszam bardzo. Myślałem, że zaczniemy ten przegląd od tego, co stało się w Rosji, ponieważ tam wokół Petersburga rozpościera się obwód leningradzki. Ciągle jak sama jeszcze nazwa wskazuje. I na granicy tego obwodu leningradzkiego z Finlandią pewien przedsiębiorczy Rosjanin postawił granicę rosyjską i przeprowadzał Azjatów, pobierając 10 tysięcy euro. Wszystko było tak, jak trzeba. Azjaci potem zostawili ciupasem odstawieni do Wietnamu, czy skąd tam przyjechali, a Rosjanina jakby nie bardzo jest na punkt wskazać, no bo żadnej granicy nie przekroczyli, jednak będzie siedział, ale... Właśnie nie wiem, z jakiego paragrafu postawienie sztucznej granicy w pośrodku strefy, jak słusznie zauważysz, leningradzkiej, tak, bo to mnie zawsze bardzo śmieszy, ten obwód, to tak jak jest w Emiratach Arabskich, król nazywa się prezydentem, ale już w pałac prezydencki się nazywa pałacem królewskim i rodzina królewska się mówi, więc tak wszyscy, miejmy dystans do rozmaitych nazw. Jednak analogia jest, zobacz, jest obwód leningradzki, sztuczna granica, i mamy w Polsce Izbę Sądu Najwyższego, która na podstawie wydumanego prawa wyciągniętego z konsekwencji zdelegalizuje sąsiadów, bo wy tutaj nie jesteście sędziami. To znaczy, szczerze mówiąc, gdyby Izba Sądu Najwyższego na przykład przyjęła uchwałę, że ta granica, którą ów grażdanin w leningradzkim wybudował w lesie, a nie wiem, czy państwo widzieli, bo to rzeczywiście po zbóju granica z płot napisane, przyłoży przejście graniczne, czego po to, żeby tym biednym tam imigrantom ich pokazać im, że ich naprawdę przez granicę prawdziwą przeprowadza, a że tam znowu wpadli w ręce jakichś Finów, no to już sorry, co ja z tym mogę mieć wspólnego, nie? Więc gdyby Sąd Najwyższy uznał, że ta granica jest prawdziwą granicą na przykład, to szczerze mówiąc byłoby to chyba podobne wydarzenie i miałoby podobną moc prawną. Znaczy ja muszę powiedzieć, że spodziewałem się trochę, że ten establishment, który w tej chwili ogłosił rokosz, drugi etap rokoszu, jak to nazywam, przeciwko rządowi PiSu, no już właściwie nie ma nic do stracenia. To są ostatnie miesiące urzędowania pani prezes Gersdorf. Ona w kwietniu wreszcie sobie pójdzie na z dawna zasłużoną emeryturę. Z tego się rozmaite inne skutki wyciągną, które sprawią, że pozycja przetargowa będzie inna. Poza tym oni się, że tak powiem, napalili, nastawili na to. Ten rokosz był przygotowywany. I tu jest ciekawa sprawa. On był cały przygotowywany przy założeniu, że Trybunał Unijny unieważni polską ustawę, zwłaszcza to, co najbardziej tym sędziom w gardle siedzi, czyli istnienie Izby Dyscyplinarnej. No bo to jest główna przyczyna buntu. Także sędzia, realizując swoje uprawnienia sędziego, wyniesie ze sklepu wiertarkę, tak? To przecież wszystko jedno. Ja już nawet powiem, niech lepiej sędziowie kradną wiertarki, niż mają wydawać takie wyroki, jakie wydają. Bo tu chodzi przede wszystkim, że tam za wiertarkę to oni tam niby mieli jakieś tam swoją. Oczywiście pic, bo to tam sędziowie przed sędziami, to wiadomo, że no jakby to powiedzieć, sędzia sędziemu łba nie urwie, jak mówi stare polskie przysłowie, ale tu przede wszystkim chodzi o te naprawdę absurdalnie skandaliczne, odrażające wyroki, które kompromitują stan sędziowski jako taki. Można sobie mówić, to jest tylko drobny jakiś procent, promil z 10 tysięcy polskich sędziów, ale właśnie bezkarność tych czarnych owiec, więcej to, że te czarne owce rządzą tym środowiskiem, no nie wiem, w sprawach warszawskich nieruchomości, tak? Sędzia, który wydaje, nie dość, że na 140-latka ustanawia kuratora na podstawie jednego kwitu, które przynosi pan mecenas, że tu w Urugwaju byłem, prawda, i ten pan mi podpisał, to kiedy znajdują lokatorzy, Jagiellońska chyba 38, jeśli pamiętam, znajdują lokatorzy w papierach, w dokumentach miasta stołecznego Warszawy, przypadkiem akurat autentyczny dokument tego człowieka sprzed wojny, jego podpis autentyczny, i przynoszą opinię grafologa, że to jest fałsz, że ten, co robi pani sędzia? Stwierdza, że to jest nieistotne dla sprawy i oddala ten dowód. No, takich sędziów ma zdyscyplinować Izba Dyscyplinarna. I teraz Sąd Najwyższy staje na głowach, żeby nie dopuścić do tego, idąc już zupełnie na bezczelnego, tylko że no, w jednym miejscu ten rokosz właśnie się skichał, ponieważ TSUE nie wydało tego wyroku
na którą nie czekali i który podobno nieformalny łącznik między tu polskim establishmentem a TSUE, czyli pan sędzia Safian, podobno już przekazywał. Zresztą taka była wstępna zapowiedź rzecznika TSUE. Oni się wszyscy spodziewali, że taki wyrok dostaną i z tym wyrokiem w ręku teraz będą. A robią to wszystko, co robią, nie mając tego wyroku w ręku. A wiesz, że to jest ciekawe, bo przepraszam jeszcze, że pociągnę wątek, bo nikt nie ogląda Tomasza Lisa, jak sądzę. Jak widać na liczniku YouTube'a, te jego wywiady tam mają 40-50 oglądających. A ja obejrzałem wywiad z Januszem Lewandowskim. Też nie taje, ktoś mi podrzucił. I tam Janusz Lewandowski powiada, no tak, wszyscy się... Chyba jest dość dobrze zorientowany, bo to jest sprytny człowiek. Tam był komisarzem z polecenia Tuska kiedyś, prawda, od finansów, co bardzo brzmi poważnie, choć tak naprawdę komisarz od finansów jest jednym z podrzędnych, bo nie ma żadnych finansów w Komisji Europejskiej. No ale jest tam chyba zorientowany i mówi, że no tak, o tym zadecydowały, nie cytuję dosłownie, ale taki sens, jakieś pomruki, które dochodziły z niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Patrz, obrzydliwa sugestia pana Lewandowskiego, że TSUE nie jest wcale taki totalnie niezależny, tylko jak jakieś usłyszy pomryki z Niemiec, to się okazuje dostosowuje. No ale taką tezę postawił pan Lewandowski, że to te niemieckie pomruki spowodowały, że jednak TSUE już gotową decyzję unieważniającą polską refię zmienił i napisał, że no niestety on nie jest władny oceniać polskich tych, ale zachęca Sąd Najwyższy, żeby Sąd Najwyższy, to rzeczywiście jest takie zalecenie, które absolutnie bez jakiejkolwiek podstawy prawnej TSUE wskazał, że jego zdaniem to Izba Pracy Sądu Najwyższego powinna ocenić w Polsce ustawę. Wniosek prawny, no bo jeżeli Sąd Najwyższy ma ocenić, to również ta Izba Dyscyplinarna może ocenić, że ona jest jak najbardziej prawna i to będzie równorzędne z tym wnioskiem tej Izby Pracy. Więc... Przy czym doszło do w tej sytuacji tego, że tak, że Sąd Najwyższy orzekł, lekceważąc polską konstytucję, która jednak bardzo wyraźnie mówi, że na temat ustaw orzekać może tylko Trybunał Konstytucyjny, nikt inny. A sędziego mianuje prezydent. Tak, a Sąd Najwyższy sobie orzekł, opierając się nawet nie na wyroku, nawet nie na dokumencie, tylko na sugestii zawartej w tym dokumencie, w tym orzeczeniu TSUE, na sugestii, że zdaniem TSUE powinien to ocenić na przykład polski Sąd Najwyższy. Więc to jest piramidalne po prostu i to jest naprawdę już pójście na takie, ja sobie zażartowałem na Twitterze, że właściwie będziemy musieli chyba przywrócić staropolską instytucję zajazdu i wpisać do konstytucji słowa Mickiewiczowskiego, Gerwazego, który mówił wygraj w polu i wygrasz i w sądzie, bo jeżeli tak mamy Sąd Najwyższy, który sobie będzie orzekał, a my mamy w D ustawy, Sejm być może przyjmie jakąś ustawę naprawczą. KRS oczywiście powinien się teraz też zebrać i razem z dyscypliną ustalić, że odrzuca wyrok Sądu Najwyższego jako wydany bezprawnie z naruszeniem polskiej konstytucji. No i Bęzwoja w czoło jest wesoło i teraz jest sprawdzenie, ilu sędziów będzie na przykład nie przyjmować do wiadomości wyroków wydanych przez innych sędziów, mówiąc, że to są sędziowie z nowego jest chaos układu. W systemie po prostu tak, nieprawdopodobnie. Bo, no jest chaos, jest tu problem. No wydaje mi się, że z uwagi na konstytucję tutaj wielką rolę do odegrania ma prezydent w tej chwili. To jest oczywiście pewien ból przed majowymi wyborami, ale może właśnie w zaślepieniu swoim sędziowie chcieli dać panu prezydentowi taką okazję do pokazania, że nie jest tylko takim miłym facetem, który ładnie przemawia i wstęgi przecina, ale również w razie potrzeby okaże stanowczość. No bo jeśli nie spotka się akcja Sądu Najwyższego z odpowiednią reakcją, no to właściwie będziemy mieli dwa systemy sądownicze i będzie sobie można iść do PO-skiego sądu albo do PiS-owskiego sądu, a potem o wszystkim zadecyduje zajazd, czyli kto wygra w polu, kto będzie w stanie swój wyrok wyegzekwować. No. Tutaj pada jeszcze nazwisko sędzia Pawła Jurszczyszyna, który również odważnie zadeklarował, no myślę, że z uwagi na postępowania dyscyplinarne, które miały, one wcale nie dotyczyły tej sprawy zniszczonego rolnika, którego nieruchomość za 500 000 jakiś, tego nie wiemy kto, jakiś pewnie zupełnie przypadkowy, taki przypadkowy, zupełnie szczęśliwy nabywca przechodził i zobaczył, ach, wystawili takie gospodarstwo rolne za 500 000, a można je mieć za 30 000, to ja skorzystam z tej okazji. Sędzia Jurszczyszyn, oczywiście on się pomylił, on się zresztą nie raz pomylił, bo miał inne postępowanie dyscyplinarne, jak wychodzi. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że kiedy znaleziono ten reportaż z 2015 roku, to natychmiast go telewizja TTV, grupa TVN, zniknęła go.
z internetu. No bo... Jak tylko się, na szczęście ludzie zdążyli przegrać i to chodzi cały czas po internecie, a TVN swoim zwyczajem tam od razu wysyła prawników, że naruszono jego prawa autorskie, bo to jest ciekawa metoda, warto wspomnieć, w ciekawy sposób kłamania TVN-u. Jak im się zdarzy coś powiedzieć prawdę, trzeba zaprosić gościa, który powie parę słów prawdy, nie pasującej do głównej linii, to potem tego gościa nie ma w internecie. Znaczy, w zasobie internetowym przechowują tylko, wiedząc, że to, co zaistniało raz przez moment, to nie istnieje. Istnieje tylko to, co można wyszukać, a na przykład nie można wyszukać wywiadów, jak, nie wiem, przyszła pani profesor Genowefa Grabowska, na przykład i w krótkich żołnierskich słowach, jako konstytucjonalistka, rozpiżyła wstrzępy bredzenia rozmaitych profesorów Matczaków od prawa farmaceutycznego, którzy tam opowiadają o gwałceniu, łamaniu konstytucji. Nie ma. Z reportażu o sędzim Juszczyszynie też nie ma. Ale a potem jeszcze, jeżeli by go ktoś nagrał kamerą i wpuścił na YouTube'a, to oni natychmiast uruchamiają prawników, którzy blokują, bo to ich materiał objęty ten jak pies ogrodnika. Sami tego nie pokażemy, prawda? Ale to nasz materiał, niech nikt nie pokazuje innym. Wersja rzeczywistości musi się zgadzać w telewizji TVN nazwiskiem, które najczęściej się odmieniało przez wszystkie możliwe przypadki przez ostatnie 2 miesiące był Marian Banaś. No właśnie teraz... Konia z rządem, że tak sobie zażartuję temu, kto w końcu powie, na czym ta największa afera w dziejach, no nie wiem, już to chyba jest tysiąclecia. Pawła Kowala. Paweł Kowal w swojej mądrości powiedział, że to największa afera trzeciej RP. No to na czym polega ta afera, która ma być większa od afery, już nie pomijając te wcześniejsze rwiny, późniejsze, znaczy, ale od założycielskich afer trzeciej RP, czyli afery alkoholowej, prawda, afery rublowej, tych nie, gdzie... Podejrzewam, że na tym, na czym afera korupcji profesora Szeremetiewa. Albo na tym, na czym afera dwóch wież. Albo na tym. Że się okazało, że straszliwy dyktator, który dyktatorską ręką rządzi w Polsce, nie może na swojej działce dwóch budynków postawić, mimo że wszędzie dookoła wieżowce rosną. A on nie może dostać pozwolenia na dwa te, a jeszcze podobno jakiegoś bubka z Austrii miał mu mówić, że ma jakiemuś księdza, który w ogóle jest u niego w Radzie podlega, że trzeba temu księdzu dać w łapę, nie? Taki... Ale to było w czasie najazdu na kościół i to się składało, bo księża pedofile, tak. Oni wtedy mówili i tu jeszcze ksiądz z kopertą, genialnie. Pedofila, słyszałeś Adama Michnika, jak wyjaśniał przypadek Romana Polańskiego? Słuchamy. Że Roman Polański w tej nagonce, proszę ciebie, to nie jest dążenie do prawdy, to jest dążenie do linczu. O. Tak, że nie ma się co przystosunkowywać do Romana Polańskiego i jacyś studenci hunwejbini, którzy tam co po prostu chcą zaistnieć, opluwając wielkiego człowieka. No to teraz w miejsce Romana Polańskiego podstawmy sobie jakiegokolwiek księdza, i przewińmy jakiegoś księdza, którego ktoś tylko oskarża, jakiejś pani się przypomniało po 30-40 latach, i przewińmy do tyłu i puśćmy Adama Michnika jeszcze raz i zobaczymy, że wbrew prawom fizyki teraz na taśmie się nam pojawi zupełnie coś innego. A to tak, jak mówisz, a propos, wracając do pana Banasia, no wychodzi na to, że powinien mieć postępowanie karno-skarbowe, i że rzeczywiście nie wpisał do oświadczenia majątkowego kamienicy, ale tutaj zdolny adwokat bez trudu go wybronił, mówiąc, że w swoim subiektywnym odczuciu był przekonany, że te kamienice już zbyły. Czyli tak naprawdę jedyne, co może, co jest prawdziwą aferą ze strony Banasia, to jest posiadanie tego hotelu, w którym ludzie uprawiali seks, za co właściciel kamienicy nie odpowiada, bo prawdopodobnie się tak dzieje, powiem szczerze, pewnie w każdym hotelu. A jeszcze tam powinien mieć ten gangus postępowanie karno-skarbowe, bo nie wydał dziennikarzowi kwitka z kasy fiskalnej, wynajmując mu pokój na godziny. I to jest całe. Natomiast słuchaj, po drugiej stronie, co się dzieje teraz, co się stało? Zresztą widać wyraźnie, że jedna służba gra na Banasia, druga się go stara zniszczyć. Czyli mamy klasyczną wojnę Brunera z Klossem, gdy już o tym mówiłem tutaj. Coś niesamowitego się dzieje w PiSie. Widać, że się frakcje, że w tej sprawie Banasia się skupiły jakieś walka frakcji. Jeżeli rzeczywiście wygląda to tak, jak zostało opisane przez media, czyli że na spotkaniu dyskretnym
ustalono, że Marian Banaś powiedział, że on złoży dymisję, żeby już jakby zdjąć, no zgodnie z zasadami PR-u, jak się robi smród koło sprawy, to już nie ma co udowadniać, prawda, nieprawda, po prostu trzeba zdjąć temat, więc że on złoży tę dymisję. Ale miało to być, było ustalone, że da mu się wyjść z twarzą. Tymczasem nagle i premier, i pani rzeczniczka Czerwińska ogłosili, że Banaś ma złożyć dymisję, czyli właściwie postawiono go w sytuacji, że ma odejść z piętnem jakiegoś przestępcy. Trochę mu się nie dziwię, że powiedział jak tak, to proszę bardzo, to udowodnijcie mi najpierw, że są powody do dymisji i wtedy ją złożę. No i się zaczęło. No przecież ewidentnie, i to jest naprawdę zła wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości, dla fanów Prawej Sprawiedliwości, tam ewidentnie puściły jakieś hamulce. Może to jest związane z operacją, której naczelnik się poddał, ale ta walka frakcji wewnętrznych zaczyna zagrażać po prostu spoistości tego ugrupowania i jego dalszym rządom. Być może teraz konfrontacja z tą rebelią sędziowską jakoś spowoduje, że troszkę się uspokoją pisowcy i sobie uświadomią, że jadą na jednym wózku i przestaną bujać wózkiem. Znaczy, no dobrze, przepraszam, cofam metaforę, że płyną jedną łodzią i przestaną tą łodzią bujać. Bo naprawdę Adam Lipiński. Mogą powypadać z tej łodzi i będzie wtedy nieśmiesznie, nie tylko dla PiS-u. Przypominam najnowszy sondaż, zgodnie z moimi przewidywaniami, Konfederacja ma już wynik dwucyfrowy, tak się kończy lekceważenie własnego elektoratu. No. I jego oczekiwań. Znaczy kończy się. No, sondaż niczego nie kończy. Pokazuje tylko pewną tendencję, która jeżeli będzie trwała, no to będzie oznaczała, że niezadowolony z PiS-u elektorat ma dokąd odpływać, więc powinno to zostać wzięte przez osoby odpowiedzialne. Donald Tusk chce, żeby odpływał do nowej partii. Platformo, już żegnaj. Teraz będzie nowa Łódź, którą wszyscy demokraci i postępowcy wskoczą. Jacy demokraci? Ha, decy, proszę ciebie. Da, i to mnie najbardziej ubawiło, bo my... Ja wiem, że Donald Tusk to jest kameleon. To jest, w ogóle ja staram się nie mieć emocjonalnego stosunku do polityków, ale nie taję, że Donalda Tuska wyjątkowo gardzę tym typem. Jest to wyjątkowo odrażająca postać. Takiej kanali nie było w polskiej polityce od czasów generała Zajączka. Mówię z całą odpowiedzialnością. Absolutnie amoralny typek, kameleon, zdolny przyjąć każdą formę, zainteresowany wyłącznie własnym dobrem, własnym wywyższeniem i własną kasą. I cóż on robił, nie wiem, 7 miesięcy temu, kiedy był pan Jażdżewski promowany? No kilka miesięcy temu. Tak. Wyciągnął pan, tak, pan Jażdżewski tu jedzie po kościele, że to zapasy ze świnią w błocie, rozmawiać z katolikiem i takie te. Teraz nagle pan tu zwraca, mówi, nie, trzeba założyć partię chadecką razem z PSL-em i być pobożnym, konserwatywnym, bo tylko konserwatywna partia wygra z PiS-em. Najpierw się wściekłem, a potem sobie uświadomiłem, że być może to jest wszystko po prostu zupełnie inne nieporozumienie, co ma znaczyć chadecka. Bo być może Donaldowi Tuskowi wcale nie chodzi o HD w sensie chrześcijańska demokracja, tylko o ten jego projekt ustrojowy, który Bartłomiej Sienkiewicz opisał, czyli HD i kamieni kupa. To w takim sensie rzeczywiście Donald Tusk jest powołany do takiej chadecji, która zresztą już te HD i kamieni kupa, no widzimy jak funkcjonuje, już jedna kupa kamieni się zbuntowała właśnie w Sądzie Najwyższym, jeśli nie któryś inny element tego, bo nie chcę porównywać, nie chcę zniżać się do poziomu Frasyniuka. Chociaż tak naprawdę, a propos Frasyniuka, to powinniśmy, wiesz, zamknąć całą rozmowę i powiedzieć to, co państwo właśnie usłyszeli. Frasyniukować was wszystkich z jednym wyjątkiem rzecznika Bodnara. Bo muszę powiedzieć, pan Bodnar potrafił się zachować i publicznie wydać oświadczenie, że tego typu zachowania jak Frasyniuka na wiecu są niedopuszczalne. Podczas gdy cała reszta, i zwłaszcza im bardziej, która... To elita kulturalna, ludzie wykształceni, na pewnym poziomie, przyzwoici. Przecież to elegancy, dziedziczne władcy Rzeczpospolitej. Genetyczna przyzwoitość w genach. I kiedy usłyszeli ten proletariacki przekaz. Ale im powiedział tym pisownie. A jak się ta cała mentownia oburzała, nie posiadała, aż im zwieracze puszczały, że jak Jarosław Kaczyński, kiedy go sprowokowali okrzykami chamskimi, zadzwonił
pogoń do brata, prawda, i tego, to krzyknął: zamknijcie mordy zdradzieckie. O Boże, jak on powiedział! W Sejmie. No, pani mecenasowa, i słyszała, jak on powiedział? No tak, panie radco, to okropne po prostu było, tak? Prukwy stare i klukwy, prawda, teraz tego. On, ach, Frasyniuk, no wiadomo, nasz Władek to tak powie, ha, no, jak tego. Można. To jest taka emotikonka z takim. Więcej na ten temat, proszę państwa, w niedzielę o godzinie 11:00 salonik Ziemkiewicza. Nie wiem, czy będą padały słowa wzorowane. Nie będziemy się naprawdę zniżać do tego poziomu. Zresztą to pokazuje, jak po prostu, jeżeli już rzeczywiście hasłem tej rebelii sędziowskiej są frasyniukowe obelgi, no to widać, że tam nie ma argumentu. No TSUE zawiódł. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. No, przysłał taki ten, że wejdźcie se tu wejść ta seraczta sami, bo my niestety nie możemy, bo nam ruczyli na nas z Niemiec, że żebyśmy nie robili precedensu, żeśmy TSUE, no bo to zauważono w Niemczech i w innych krajach, że TSUE tutaj jest podbechtywany, żeby okazał, prawda, Polskę postawił do pionu, ale jak się zaraz tam poczują, to się zaraz zabiorą do stawiania do pionu innych, a to już nie jest w interesie. I stąd te pomruki, o których pan Lewandowski nieostrożnie wspomniał, a ponieważ zrobił to w mało oglądanym programie Tomasza Lisa, to ja informuję, że tak właśnie wyjaśnił. No i tak się wzięła cała rebelia, skichała, i teraz najwyżej będzie można takich wyznaczyć, że zajmą sobie jedno piętro Sądu Najwyższego i tam będzie ta wolna, demokratyczna Polska. Ale uznająca tylko i wyłącznie wyroki Sądu Najwyższego, tego właściwego, nie tego pisowskiego. Pytanie, kto będzie trzymał klucze i kto tam wyjmie klamki z tego budynku. Rafał Ziemkiewicz, polityczne podsumowanie tygodnia. Dziękuję, proszę państwa. Serdecznie. Przed nami studio Polska na Dzień Dobry, ksiądz Leszek Kryża. Będziemy mówić o modlitwie i pomocy materialnej Kościołowi na wschodzie.